Niewątpliwie w ciągu ostatnich 2 lat, od powiedzmy lata roku 2015, mamy do czynienia z bardzo wyraźną eskalacją tego typu zdarzeń. O ile kiedyś można było mówić, że do takich zdarzeń dochodzi w tygodniu kilka razy, o tyle teraz do takich zdarzeń dochodzi codziennie parę razy. I no to jest taki, no, prawda, smutny stan rzeczy, z którym mamy do czynienia jako społeczeństwo. No dodajmy, społeczeństwo w dużym stopniu homogeniczne etnicznie, no więc jest to swego rodzaju paradoks. Nie sposób tutaj pytać o przyczyny. Niedawno przeprowadzono, prawda, sondaż z pytaniem, czego Polacy się obawiają. I o dziwo, wśród tych najważniejszych odpowiedzi nie było, nie wiem, bezrobocia czy choroby, czy zanieczyszczenia środowiska, ale okazało się, że Polacy obawiają się uchodźców i terroryzmu. A więc no, można tutaj mówić o swego rodzaju sztucznie wykreowanym strachu na podłożu ksenofobii, na podłożu jakichś istniejących już wcześniej w naszym społeczeństwie uprzedzeń, które są jakby aktywowane przez propagandę. Jeśli minister spraw wewnętrznych mówi właśnie w kontekście zamachów, że polityka multikulti się nie sprawdziła w Europie i on jest jej zdecydowanym przeciwnikiem, no to się jakoś w ten kontekst wpisuje, prawda? No niestety, chyba trzeba wciąż na nowo przypominać, że przez 1000 lat swojej historii Polska była społeczeństwem, krajem wielokulturowym. To się skończyło po II wojnie światowej, ale w pewnym sensie wielokulturowość na przestrzeni całej historii Polski była stanem normalnym i była też czymś, czym możemy się szczycić, jeśli chodzi o naszą historię i tradycję. I zbyt często o tym właśnie zapominamy, jeśli mówimy o polskiej tożsamości. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej TOK FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje.